Prawda, że jest źle, a drugim ludziom źle. Jest bardzo źle, proszę pana. Ale tam bardzo, że jest tragedia, proszę pana, szambo, proszę pana, popelina. I co tu ma robić kabaret? Widne. No, ja wobec tego, jak doświadczony artysta kabaretowy, mówię, koniec. Skoro oni nas wyparli z krytyki, ja zacząłem chwalić. Tak, chwalić, bo ktoś musi, kochani. Na przykład przecięty, zwykły polityk powiedziałby w Polsce, że drogi w Polsce są niedobre. Nieprawda. Że Polacy nie potrafią budować dróg. Nieprawda. Są świetne polskie drogi. No, weźcie na przykład taka... Pamiętacie scenę, jak Amerykanie wkraczali do Bagdadu? Trzy pasy w jedną, czy z powrotem? To nasi budowali. Amerykanie weszli jak masło. No, gdyby ktoś nie daj Boże napadł na Warszawę, to by utnął w Jankach. No, ale to już jest... Wyobraźcie sobie, że gdyby ktoś na przykład narysował w gazecie trasę przebiegu autostrady Lublin-Radom na przykład. To są dwie metropolie, dobrze byłoby połączyć, tak? I co? Jakby tylko narysowali przebieg, od razu za tydzień cztery komitety protestacyjne, że się nie zgadzają, żeby ten wyszła. Tamo nie chce idzie, ten koło nas nie. A ci, co mieszkają tamo, mówią, oho, koło nas, takiego. Tam nie chce idzie. I gdyby po miesiącu zapytać mieszkańców osi Lublin-Radom, którędy ma iść autostrada, najbliżej by wyszła na Białorusi. U nas niepotrzebne są autostrady, a na cholerę. Autostrady się buduje w krajach, które są brzydkie. Jak jest brzydki kraj, tak jak Niemcy, to brzydota straszna. Czy słowa niemiecka. Tylko to, tam jest tak brzydko, że człowiek wjeżdża na no, autostradę, pojechał, nie ma, przejechał, a już poszedł. A u nas jest co oglądać, naprawdę. To i na lewo, i na prawo. Spotkałem niedawno w Nowym Tomyślu na stacji benzynowej Niemca. Patrzę szczęśliwy. Szczęśliwy Niemiec, to myślę, coś podpuszcza mnie, czy co? Więc poszedłem do niego, pytam go, warum du taki szczęśliwy? Właśnie, dla tych z Państwa, którzy nie znają niemieckiego, bo może są tacy, to rada jedna, nauczcie się słowa warum. To jest bardzo ważne słowo. Jak ktoś nie zna języka i załóżmy, Niemiec coś mówi, skończy, mówi do niego, warum. I on dalej coś mówi, nie? A wy spokojnie pijecie herbatę, on skończy, warum. Mam znajomego, 7 godzin z Niemcem gadał. Ale słowo warum, ale ja znam niemiecki, więc pytam, warum du Deutscher, taki jesteś gliklich. A on mówi, że dlatego, bo mu się polskie drogi podobają. W pierwszej chwili myślałem, że wała ze mnie chce zrobić, ale widzę, nie, szczera niemiecka twarz. To zadałem pytanie, warum? I on mi mówi tak, że on przekroczył granicę w Świecku, jechał na Poznań i parę kilometrów za granicą samochód wpadł w kolejny i mówi, no coś genialnego. Śniadanie zjadł. Komputerem się pobawił, prawda? Kawę se zrobił. Fantastycznie. Widoki piękne przez szyby. Mówi, do głowy nie przyszło mu wyprzedzać, bo szło to tak samo wszyscy. Jadą sobie, mówi, ile to musiało w Polsce kosztować, żeby te kolejiny wyrzeźbić tak. Po niemiecku Spurrinen. Ja mówię, naturlich, mówię, my mamy specjal maschinen, żeby rzeźbić te Spurrinen, no. No to dużo kosztuje, ja mówię, bardzo dużo, ale czego się nie robi dla komfortu. Ale mówię, teraz w Nowym Tomyślu do Niemca mówię, masz do wyboru, Auswahl, mówię, albo jedziesz autobanem wokół Poznania, albo tą samą drogą, co jechałeś. O mój, to wy macie autobany w Polsce? Nie, mamy, Unia chciała, to mamy. Tylko, że akurat akurat ustadę budowali poznaniaki, to ona jest tak zbudowana, że na lata będzie. Oni po prostu doszli do wniosku, jak to poznaniacy, to logicznie myślący naród, że autostrada się zużywa od jeżdżenia po niej. To nie jest łatwe, żeby dojść do tego. W związku z tym takie ceny zrobili na przejazd, że nikt nie jeździ tam. Puściutka, to na lata będzie. Krakusy to pazerny naród, to oni tanio puścili, po 10 zł między Katowicami. I co? I od razu ludzie zobaczyli tanio, zaczęli jeździć, rozjeździli im w cholerę tę autostradę. No i co? I dzisiaj 3 lata już remont trwa. Nie ma sensu. Nasz prezydent Warszawy, jak skandydował na prezydenta, ogłosił, że nie wpuści autostrady do Warszawy. I wygrał. A na cholerę nam autostrada. Wyobraźcie sobie, jedzie taka ciężarówka, kilkadziesiąt ton z Berlina do Moskwy. To jakby była autostrada, to by bokiem pojechał, tak? Nie zobaczyłby, jakie piękne miasto mija. A tak, nie ma to przez środek, panie. A jest co oglądać. Jest! Nowe centra handlowe powstają w centrum. W normalnych miastach gdzieś tam poza miastem, a u nas w środku. Jacy Niemcy są przewidujący.
60 parę lat temu porobili w środku miasta duże place i teraz tu budują centra handlowe. Taki Niemiec sprytny. Hotele. Mamy no piękną budowlę, słynny tunel w Warszawie. Nie wiem, czy się widzieli, to już prawie rok temu otworzyli. W normalnym mieście, jak jest rzeka i jest, chcą tunel budować, to oni budują tunel pod rzeką. Tak jest w Nowym Jorku na przykład, East River, Hudson River, w Detroit, nawet pod kanałem La Manche zbudowali tunel. A w Warszawie zrobili tunel wzdłuż rzeki. Na to by nikt nie wpadł. Bo to było tak, że poprzedni prezydent Warszawy miał kumpla, co buduje tunele. I on miał gdzieś w górach to robić. A ten mówi, gdzie będziesz jechał, to dziecko tak daleko, do szkoły to chodzi. Tu zbuduje. Ale ten mówi, to przecież to wszystko równo, to gdzie? Zrobi się. Na wysokości syrenki wykopali dół, puścili dołem drogę, przysypali z góry piachem, posiali trawę. Jedyny tunel na świecie pod trawą. No widzicie? I co? I może być dobrze i wesoło? Satyrycy muszą chwalić. No.